Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek, w szkołach przez 2 miesiące wakacji trwały intensywne przygotowania do rozpoczęcia kolejnych 10 miesięcy nauki. Nauczyciele, gdy uczniowie korzystali z wakacyjnej przerwy, intensywnie opracowywali programy nauczania, tak aby lekcje w nowym roku szkolnym były interesujące dla każdego. Nauczyciele opracowali programy, dostosowując je do uczniów zdolnych, po to, żeby rozwijać ich wiedzę i umiejętności. Często zawierane są tam treści, różnego rodzaju atrakcyjne formy, te, na które nie ma czasu w ciągu roku szkolnego. Nie ma czasu, uczniowie być może te formy, które proponuje się na co dzień, te metody nie są na tyle atrakcyjne, a po zajęciach dla grupy wybranej program zostanie tak opracowany, tak dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów, że z całą pewnością stanie się atrakcyjny po prostu. Matematyka, fizyka, biologia czy chemia wielu uczniom sprawia problem, ale są też i tacy, którzy z tych przedmiotów zdobywają pierwsze miejsca w konkursach wojewódzkich. Aby poszerzać zainteresowania zdolnej młodzieży oraz zapewnić im różnorodność zajęć, już od września w niedzickich placówkach oświaty rusza specjalny program innowacyjny. W szkole od 1 września, od 3 ruszają innowacje pedagogiczne. Są to 4 innowacje. 2 innowacje ruszają w klasach pierwszych gimnazjum. To jest laboratorium chemiczne i język angielski. W drugim gimnazjum innowacja pedagogiczna z matematyki, powiązana również z informatyką i jedna innowacja w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacje zostały zaakceptowane przez organ prowadzący oraz przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Od października rusza również unijny projekt dla klas gimnazjalnych. To zajęcia rozwijające z matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne, języka angielskiego, socjoterapia, doradztwo zawodowe. Większość roku szkolnego uczniowie niestety spędzają w szkolnych ławach, dlatego innowacje pedagogiczne zakładają inny system zajęć, który pozwoli zdolnej młodzieży w ciekawy i atrakcyjny sposób zdobywać nową wiedzę i poszerzać horyzonty. To są przede wszystkim realizacja bardzo dużej ilości zajęć, ale w formach pozaszkolnych. Wycieczki, biwaki naukowe, spotkania międzyszkolne, bardzo dużo etiud teatralnych, które będą wytwarzane, współpraca z mediami, więc tych zajęć będzie całe mnóstwo. Oczywiście w dalszym ciągu cała propozycja zajęć dodatkowych sportowych. Niedzicki Zespół Obsługi Oświaty i Sportu przygotował również szereg zajęć zachęcających do aktywności fizycznej. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą korzystać z orlików, hali widowiskowo-sportowej, siłowni czy boiska trawiastego. Nowy rok szkolny będzie dobrym sprawdzianem dla nauczycieli, czy przygotowane przez nich programy zyskają uznanie w oczach uczniów.